Cześć, nazywam się Michał Puto. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję system wideodomofonowy Vidos Duo. Dlaczego właśnie system Vidos? Ze względu na jego prostą instalację oraz rozbudowane możliwości. Vidos Duo jest cyfrowym systemem wideodomofonowym. Dzięki zastosowanej technologii do jego połączenia wykorzystujemy tylko dwie żyły, a więc może być z powodzeniem zastosowany wszędzie tam, gdzie dotychczas zamontowany był zwykły dzwonek. Wystarczy zwykły przewód OMY, ale z powodzeniem możemy zastosować także popularną skrętkę. Możemy instalować go na dużych odległościach. W standardzie jest to 150 metrów, a po zastosowaniu specjalnego modułu nawet 300. Cyfrowa komunikacja to także brak zakłóceń i bardzo dobra jakość obrazu. Ta zależeć będzie od stacji bramowej, jaką wykorzystamy. W ofercie mamy do dyspozycji stację do montażu natynkowego i do montażu podtynkowego. W systemie mamy do wyboru kamery o rozdzielczości 600 linii i kącie widzenia 105 stopni oraz kamery o rozdzielczości 2 megapikseli oraz bardzo szerokim kącie widzenia 170 stopni. Szczególnie to rozwiązanie świetnie sprawdzi się na niskich ogrodzeniach. Kolejną zaletą jest wbudowany czytnik RFID w standardzie Unique 125 kHz, obsługujący karty lub breloki oraz szyfrator. Ich wykorzystanie umożliwia wchodzenie na posesję za pomocą karty lub kodu. Dodatkowo stacje bramowe posiadają oświetlacz światła białego, dzięki któremu obraz generowany w nocy jest w kolorze, a jego moc możemy dostosować do warunków oświetleniowych. Ponieważ Vidos Duo jest cyfrowym systemem, mamy do czynienia z adresowaniem urządzeń, których w instalacji może być do 32 monitorów oraz 4 stacji bramowych, a po zastosowaniu specjalnego modułu możemy zwiększyć te wartości do 256 monitorów. Ponieważ Vidos Duo jest stale rozwijany, wartości te w przyszłości mogą się zwiększyć. W ofercie posiadamy monitory o przekątnej 7 oraz 4,3 cala. Ten większy występuje w wariantach kolorystycznych białym oraz czarnym. Poruszanie się po menu odbywa się z poziomu ekranu dotykowego, za pomocą którego możemy wybrać podgląd z dowolnej kamery podłączonej do systemu. Możemy poruszać się po menu, wybierając multimedia, przeglądając zdarzenia, a więc na przykład zdjęcia zapisane w systemie z dowolnej kamery. Możemy wyświetlić interkom i włączyć funkcję interkomu wewnętrznego, a więc nawiązanie komunikacji z innym odbiornikiem oraz wybrać ustawienia i włączyć dowolne, na przykład dźwięki. Mniejszy, 4-calowy monitor występuje w białej wersji kolorystycznej, a w odróżnieniu od dużego, nawigacja po menu odbywa się za pomocą sensorycznych przycisków. Ofertę uzupełnia kilka dodatkowych modułów zwiększających funkcjonalność. Cyfrowa komunikacja sprawia, że nie musimy martwić się o doprowadzanie do nich dodatkowych przewodów, a ich instalacja zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. Za ich pomocą możemy na przykład podłączyć kamery CCTV, sterować napędem do bramy, czy też przekierować połączenia na telefon komórkowy. Więcej o modułach w kolejnych odcinkach. Na dziś to wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły Cię nowości z branży. Cześć!